Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, widzimy się w kolejnej tygodniówce. Na początku chciałem zachęcić do tego, żeby jednak subskrybować ten kanał, ze względu na to, że kilka osób nie mogło odnaleźć kolejnego filmiku, bo nie był gdzieś tam może podzielony na Facebooku czy innych stronach. Także najlepiej zasubskrybować i obok subskrypcji jest taki dzwoneczek, można go nacisnąć i wtedy, kiedy pojawi się nowy filmik, to dostaniecie powiadomienie na waszym telefonie czy tablecie. Druga sprawa to pod opisem tego filmiku, czyli pod filmikiem, będzie opis, w którym zarekomenduję kilka książek, które uważam, że pomogą wam we wzrastaniu wiedzy o modlitwie, pomogą też może w skupieniu na modlitwie, dadzą jakiś taki kierunek, jeżeli przyjdą rozproszenia, czy jeżeli przyjdą jakieś wątpliwości. Także warto na pewno czytać klasyki katolickiej duchowości, żeby też się utwierdzać na tej drodze, o której tutaj rozmawiamy. Dzisiaj oczywiście kontynuujemy nasz temat modlitwy, w której pomaga nam nasza przewodniczka, święta Teresa z Awila, dlatego jest tak ważne, żeby obejrzeć te wcześniejsze też filmiki naszej tygodniówki. Jeden, dwa, trzy, no i teraz jest czwarty, bo tam oczywiście wyjaśniam, dlaczego wybrałem świętą Teresę jako przewodniczkę na te czasy, XXI wiek dla współczesnego katolika. Dlaczego uważam, że ona jest bezpiecznym przewodnikiem, który wiedzie nas na drodze do Pana Boga w określonym celu, a cel ten jest właśnie, żeby Jego wola i wola Boża była też naszą wolą. Czyli dokładnie cel naszego życia może się spełnić. No i jak mówiłem już kilkakrotnie, Święta Teresa z Awila dzieli tą przygodę, czy opis ludzkiej wędrówki, czy duszy ludzkiej, wędrówki do Boga na siedem części, takich siedem komnat twierdzy wewnętrznej. Ta twierdza wewnętrzna to jest nasza ludzka dusza, w której centrum mieszka Bóg. Bóg, którego tam nie zaprosiliśmy, Bóg, który tam jest mimo wszystko, czy wierzymy w Niego, czy nie wierzymy, czy idziemy Jego prawem, czy nie idziemy. Bóg tam jest, jak mówi święty Augustyn, często właśnie o tym nie wiemy. Augustyn mówił, że Ty byłeś zawsze blisko mnie, ale ja byłem daleko od Ciebie, albo Ty byłeś wewnątrz, a ja szukałem Ciebie na zewnątrz. I oczywiście to też pokazuje egzystencję wielu osób, także katolików ochrzczonych, którzy no, nie mają pojęcia często o swojej wierze czy o modlitwie jako drodze do spełnienia. Bo to też o to będzie chodzić. Jak pamiętacie, święta Teresa na początku mówiła, że największym problemem, dlaczego nie udaje nam się wejść w relację z Bogiem taką opartą na prawdzie, czyli modlitwie, która naprawdę jest modlitwą i naprawdę przynosi jakieś efekty, naprawdę ma jakieś dobre owoce, problemem jest to, że nie znamy siebie, nie mamy wiedzy o sobie. Wydaje nam się, że siebie znamy, wydaje nam się, że to, co mówią o nas inni, to, co my też projektujemy do świata, czyli pokazujemy, to jest rzeczywiście prawda o nas. A święta Teresa ukaże nam, że nie tylko często boimy się prawdy o sobie i bardzo dobrze jest, żeby przestać się bać i poznać siebie. Ona pokaże, że to jest wtedy Pan Bóg, jakby to mówi do nas, jeżeli nie poznasz siebie, to też nie poznasz mnie. A jeżeli nie poznasz mnie, to nie poznasz siebie. Więc tutaj jest taka zależność, Pan Bóg zawsze chce być blisko nas, zależność właśnie między poznaniem siebie i Jego. Też zobaczymy w ciągu tych następnych kilku tygodni, siedmiu tygodni, że jakby nasza wędrówka jest podzielona na ten siedem komnat, ale Święta Teresa mówi, że bardzo wiele osób zatrzymuje się na komnacie trzeciej i nigdy nie idzie już dalej. I to są osoby, które często są bardzo pobożne, które mają jakąś rutynę modlitwy i nawet nie wiedzą, że one się zatrzymały dopiero coś w środku swojej podróży i już nie rosną, nie wzrastają w wierze. I też właśnie to będzie taka przestroga, za dwa tygodnie będziemy o tym mówić, żeby się tam nie zatrzymywać, tylko iść dalej. W każdym razie dzisiaj pierwsze komnaty. Mówię w liczbie mnogiej, bo nazywa się to pierwsza komnata,
Primeras Moradas, ale w każdej części tej twierdzy wewnętrznej, w tej pierwszej też, jest bardzo wiele komnat w tych pierwszych komnatach. To są właśnie nasze doświadczenia ludzkie, czy to doświadczenia jakieś duchowe, które mieliśmy i nie potrafimy wytłumaczyć, o które może zapomnieliśmy i teraz nam się przypomną. Są to też nasze doświadczenia dorastania, doświadczenia życiowe, czy to związki, czy poranienia, czy zawody miłosne, czy zawody w pracy, czy zawody w małżeństwie, czy w kapłaństwie. Wszystko, co dobre i co złe, wszystkie nasze doświadczenia, to są też takie właśnie komnaty wewnętrzne naszej duszy. Oczywiście w siódmej, w samym centrum tej duszy, Bóg będzie już tutaj nas troszeczkę bardziej wzywał jakby do siebie, więc kto to są ci ludzie, którzy wchodzą właśnie do twierdzy wewnętrznej, którzy otwierają drzwi i decydują się na to, żeby wejść na chwilę do wnętrza samych siebie i spotkać tego Boga, który już tam jest? Święta Teresa powie, że to są ludzie, którzy nie znaleźli, często tak będzie, że to są ludzie, którzy nie znaleźli spełnienia właśnie poza Bogiem. Nawet nie wiedzieli, że mają, że w Bogu tylko będzie spełnienie, bo nie znają siebie, więc szukali spełnienia wszędzie. Szukali spełnienia w związkach z ludźmi, szukali spełnienia w karierze, w nauce, w pięknie, w dobrach, w pieniądzach, we władzy, w przyjemności, we wszystkim. Nie znalazły tego spełnienia i dzięki jakiejś łasce Bożej zaczynają się nad tym zastanawiać. I ona mówi, że do pierwszych komnat wchodzą ludzie, którzy już tylko kilka razy na miesiąc zastanowią się nad swoim życiem. Już wtedy zaczynają. Otwierają drzwi tej twierdzy wewnętrznej, wchodzą do pierwszych komnat, czyli w tym samym czasie tak jakby odsuwają się od tych ukąszeń, tych zwierząt czy tam żmij, które żyły poza twierdzą, czyli na peryferiach świata, na peryferiach życia, czyli to są osoby, które nie żyły prawdziwym życiem, bo żyły tylko życiem zewnętrznym, a prawdziwe życie składa się z tego, że jest też życie wewnętrzne, bo my jesteśmy jakby kompozytem ciała i duszy. My nie jesteśmy tylko ciałem, nie jesteśmy tylko duszą, jest tam kompozyt, jest jedność. Jest też tarcie między nimi, tak? Jedno chce robić to, drugie to. W każdym razie te osoby już zostawiły trochę te poranienia, te ukąszenia grzechu za sobą i zaczynają się zastanawiać nad swoim życiem. Kilka razy w miesiącu, ona nie mówi tutaj jakiejś nie wiadomo jakiej wygórowanej duchowości, że człowiek, nie wiem, spędza godziny codziennie czy co tydzień, czy na adoracji. Nie, tylko się zastanawia, już wchodzi w twierdzę wewnętrzną, już zaczyna zauważać tego jakieś owoce. Oczywiście drugoplanową rolę będzie tutaj odgrywał szatan, który ma jakąś jakby drugoplanową postacią, jest gdzieś tam z tyłu. Będzie on się tutaj pojawiał, bo to będzie walka już o tą duszę. Już szatan zauważa, że człowiek niestety dla niego zaczyna się zastanawiać nad sobą, widzi, że nie było spełnienia w tych wszystkich rzeczach, które go szatan kusił. I będzie tutaj walka o tego człowieka, żeby jak najszybciej wrócił na peryferia życia, czyli porzucił tą pracę nad sobą, tą relację, to myślenie o sobie i wrócił jak najszybciej tam, gdzie może być ukąszony przez węża, żmije, dzikie zwierzęta, jadowite, czyli przez grzechy i swoje upadki. I mimo, iż on tam był kąszony, czy tam wierzył w różne bożki, to gdzieś tam jakieś spełnienie czuł, bo nie wiedział, że spełnienie prawdziwe pochodzi od Boga. Więc człowiek ciągle jest w wielkim niebezpieczeństwie, że porzuci te komnaty wewnętrzne swojej duszy i wróci na peryferię. Czyli jakie osoby tutaj są? No to są osoby, które niewiele wiedzą o sobie. Myślą, że to, co mówią o nich ludzie na zewnątrz, to jak ich postrzegają w pracy, w szkole, w kapłaństwie, w małżeństwie, na zewnątrz, to są prawdziwie oni. To są ludzie, którzy bardziej żyją światem zewnętrznym, czyli wszystkim tym, co się dzieje na zewnątrz, kupowanie, sprzedawanie, jedzenie, przyjemności, picie, spożywanie rzeczy, podróżowanie, żyją tym wszystkim bardziej niż życiem wewnętrznym, które jest dużo bardziej bogatsze, które potrafi spowodować, że człowiek inaczej patrzy na świat.
Są to ludzie pogubieni, którzy jednak podjęli decyzję, że chcą mieć życie wewnętrzne, czyli jakaś decyzja tutaj zapadła. Oni zaczynają zauważać, że to Bóg był tym, który ciągle ich nawoływał do siebie. To oni zaczynają zauważać, że to Bóg zainicjował spotkanie, że On zawsze do nich jakoś przywoływał ich, ale niestety no nie było na wystarczająco ciszy, czy refleksji, czy zastanowienia się, żeby po prostu oni potrafili Jego głos usłyszeć. Dlatego tutaj będą takie uświadamianie sobie tego, że Bóg zawsze był, że to nie jest Bóg jakiś taki oddalony. Oczywiście będą się też zastanawiać nad obrazem Boga tutaj. To są te osoby, które gdzieś tam słyszały, że Bóg jest taki, czy gdzieś tam usłyszały, że Bóg jest taki. Miały obraz Boga albo bardzo sprawiedliwego, albo bardzo takiego twardego, albo bardzo zdystansowanego. Albo bardzo współczującego i miłosiernego. Różne rodzaje obrazów Boga, często jakiś taki wykrzywiony też rodzaj Boga, i będą szukały tutaj w tych pierwszych komnatach prawdziwego obrazu Boga, i będzie im tutaj pomagał Jezus Chrystus, który powinien być przewodnikiem w tych komnatach. Jak on może być przewodnikiem? Ano właśnie w Ewangelii. Jeżeli człowiek zaczyna już czytać powoli Ewangelię, to zaczyna zauważać inny obraz Boga, niż mu się wydawało, że był. Tak samo jak zaczyna zauważać inny obraz siebie, niż mu się wydawało, że był, czy była. Więc tu będzie duża praca wykonana w tym, żeby mieć poprawny obraz Boga Ojca. I jedynym, kto może go ukazać, jest Jezus Chrystus. Jak wiemy z Ewangelii, sam Jezus to mówi, jak wiemy właśnie z twierdzy wewnętrznej świętej Teresy z Awila. Czyli to są osoby jakby raczkujące, zaczynające, ale często to są osoby dorosłe, które straciły dużo czasu w przeszłości. Więc też będzie tutaj taka decyzja, żeby jakby zaakceptować swoją przeszłość i swoją grzeszność. Nie walczyć z tym i nie myśleć sobie, co by było gdyby, zaakceptować nawet to, że się straciło dużo czasu i po prostu zaczynamy od nowa. Więc jest to droga, która jest bardzo zaprojektowana dla grzesznika, po to, żeby grzesznik potrafił sobie powiedzieć: tak, Bóg rzeczywiście szuka tej zagubionej owcy. Ja jestem tą owcą. Tyle lat marnowanych, tyle lat szukania spełnienia w tym, tam i tamtym, jak to święty Augustyn, który mówił, że późno Cię pokochałem, late have I loved you, późno, za późno Cię Boże pokochałem, tyle lat minęło i dopiero teraz Cię poznaję. Więc tutaj będzie też dużo takich gorzkich pigułek do przełknięcia, kiedy człowiek będzie musiał zaakceptować to, że tak się stało i taki jest i ma nowy początek. Bardzo ważna tutaj też będzie modlitwa wokalna, czyli na głos coś jakieś, mówienie różańca, Ojcze nasz, zdrowaś Mario, litanie. Najczęściej tak ludzie będą tutaj się odnajdywali swój jakby swoją relację z Bogiem, więc trzeba będzie też znać jakieś modlitwy, ale oczywiście nie poprzestawać na tym, żeby tylko modlitwy wokalne. Modlitwa Ojcze nasz będzie bardzo ważna i też człowiek sobie tutaj uświadomi, że jest jakby twierdzą czy zamkiem, w którym ktoś mieszka. Każda dusza ludzka jest jakby twierdzą, w której ktoś mieszka i tym kimś jest Bóg. Bóg, który miłuje się w człowieku. I to jest kolejna tajemnica, którą człowiek sobie zacznie uświadamiać, że on nie musiał na to zasłużyć, że nie musiał nic zrobić, że nie musi być taki czy owaki. Po prostu Bóg go kocha i kropka, bo go stworzył z miłości. Też zacznie sobie to człowiek uświadamiać. I jaki będzie owoc tego? No pierwszym owocem tej całej modlitwy, tego początku jakby relacji z Bogiem, będzie to, że często człowiek sobie uświadomi, że te dobra, które nagromadził, te rzeczy, o które walczył, nie dały mu spełnienia. I popatrzy, często widzimy właśnie ludzi takich, którzy zaczynają się modlić gdzieś na początku i zmieniają styl ubierania. Dawniej jakieś ekstrawaganckie, obcisłe koszulki, to tamto, miniówki, nie wiadomo co. A teraz na przykład kobiety zaczynają bardziej jakby skromnie się ubierać, bardziej elegancko, mniej rzucać się w oczy, bo zauważyły, że te osoby, które zwracały na nie uwagę, wcale nie miały dobrych zamiarów. Często chciały tylko wykorzystać, popatrzeć. A teraz ludzie tak stonowani bardziej są.
Patrzą naokoło, widzą swoje ciuchy, wszystkie sobie myślą, po co mi to wszystko było, jak ja w ogóle wyglądałem. A teraz spokojniej, bardziej stonowani, bardziej w kierunku prostoty życia, czyli wiele rzeczy chcą wydać ze swojej szafy czy ze swojego domu i sobie myślą, po co mi to wszystko było. Tutaj też człowiek zaczyna uświadamiać sobie, że życie mistyczne, życie kontemplacji, medytacji to nie jest życie oderwane od rzeczywistości, tylko to jest życie, które jest całkowicie ugruntowane w rzeczywistości. Tutaj spadają człowiekowi wszystkie maski z twarzy. On nie żyje na jakiejś tam La La Land, jak to się mówi, czy tam na jakiejś innej planecie, w jakiś odosobniony posąg ze złożonymi rękami. Nie, to jest człowiek z krwi i kości, który jest tak bardzo zagrzęźnięty w życiu, że aż jakby w błocie siedział, a mimo wszystko potrafi egzystować w nim bardzo dobrze. I to jest właśnie owoc dobrej modlitwy, że człowiek zaczyna poznawać siebie i życie, czym ono naprawdę jest, i nie ucieka od niego. Żyje normalnie w świecie, korzystając z dóbr świata, ale nie będąc przez nie niszczony. I to jest piękne. Wtedy człowiek może powiedzieć: ja mam życie wewnętrzne. To życie na zewnątrz, ono się zmienia, kończy i tak dalej, ale moje życie wewnętrzne jest równie bogate jak zewnętrzne. I ja naprawdę czuję, że żyję. Tutaj bardzo dużo się będzie działo w tych pierwszych komnatach. No i oczywiście szatan. Szatan, który będzie próbował doprowadzić człowieka do grzechu śmiertelnego, bo wtedy, kiedy jest grzech śmiertelny, jak to Święta Teresa z Awila będzie tutaj nas przestrzegać, no zabijamy naszą relację z Panem Bogiem, niszczymy ją, sprowadzamy ją z powrotem do peryferii, wychodzimy tam, gdzie jesteśmy ukąszeni, ugryzieni przez dzikie zwierzęta, czyli te pokusy, nasze dawne sposoby życia, myślenia i tak dalej. Jesteśmy znowu pokrzywdzeni, i tutaj szatan będzie robił wszystko, żebyśmy porzucili te piękne komnaty ciszy i spokoju i wrócili na peryferię, oddali się z powrotem bałaganowi, często głośnym imprezom, czy po prostu cichym rzeczom, które robimy w ciszy, gdzieś w ciemności, które prowadzą nas no, do głębokiej ciemności i grzechu. Tutaj taki Psalm 51. Panie, ty się miłujesz w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajemnic mądrości. W ukrytej prawdzie to znaczy w najciemniejszych, najgłębszych zakamarkach mojego serca. One będą tutaj wychodzić. Człowiek często właśnie się zobaczy, że on ma w sercu taką wielką ciemność, której nigdy nie mówił, udawał, że jej nie ma, myślał, że jest kimś innym, a tutaj wychodzi. I trzeba będzie ją oddać Panu Bogu, żeby się nie pogrążyć. Także jest to na pewno droga dla grzeszników, czyli dla nas wszystkich. Utwierdzamy się, że Bóg przyszedł szukać tej jednej owcy, która się zagubiła. No i jakże tutaj nie mieć takiej właśnie sympatii do świętej Teresy z Awila, która mimo iż jest wielką świętą, widzi te upadki marnego grzesznika. My wszyscy je mamy. Często ludzie, którzy no, brakuje im też pokory, jakiejś takiej ogłady, często mówią do innych, no jak ty się tak modlisz, to dlaczego się tak zachowujesz? No nie pamiętając, że nawet człowiek jak się modli, to też walczy, też próbuje się poprawić i to też zajmuje wiele lat czasem. I nie można ludziom podcinać skrzydeł, powinno się ich podbudowywać i znać naturę ludzką, która zawsze może upaść. Więc tu jesteśmy w pierwszych komnatach, oczywiście zostało nam jeszcze sześć, czyli za tydzień będziemy omawiać te komnaty, drugie zostańcie ze mną. Bo będzie się tam też dużo działo, rzeczy, które są bardzo przydatne, i tutaj teraz chciałem dać takie szybkie, jakby sumowanie, podsumowanie tych komnat, czyli co tam się dzieje. Po pierwsze, jest decyzja tego, żeby mieć życie wewnętrzne, czyli już nie wystarcza mi to, co mnie nie spełniło na zewnątrz, chcę czegoś więcej i wiem, że to też pochodzi od Boga, czyli jest dla mnie bardzo dobre. Druga rzecz, to wiem, że Bóg zawsze mnie do tego wzywał. On zawsze chciał, żebym był w relacji z Nim, czyli spełniam tak naprawdę jakby odwieczne pragnienie Boga i swojej duszy. Muszę się zobaczyć, jaki mam obraz Boga. Czy Bóg dla mnie to jest ktoś, kto jest blisko mnie, czy jest ktoś bardzo daleko, czy jest jak mój ojciec może, którego nie było, który jest taki, a nie inny. Czy ja mam dobry obraz Boga? Czy on jest miłosierny? Czy jest zgodny z Ewangelią? Czy mam jakiś inny? Muszę czytać też Ewangelię. Odseparować sobie jakiś czas na cichą modlitwę każdego dnia. Muszę zaakceptować swoje życie przeszłe z całą jego grzesznością, wszystkim tym, co się działo, i powiedzieć sobie: tak było, ale teraz będzie inaczej.
Muszę skupić się też na tym, co trzeba zmienić w moim życiu obecnym, czyli teraźniejszym. Rzeczy, które powinny być dobrze poukładane, powinny być dobrze przeżyte, muszę zacząć się tutaj skupiać na tym. Bliskość sakramentów, szczególnie msza święta i spowiedź. Jak najczęstsza msza święta. Spowiedź oczywiście według potrzeby, ale przynajmniej raz w miesiącu. Muszę sobie podjąć decyzję, że choćby nie wiem, co się działo, nie będę się starał nikogo skrzywdzić w sposób bardziej jakiś taki no, zły. Muszę się nauczyć jakichś modlitw wokalnych, jeżeli nie znam żadnych, czy różańca, czy Zdrowaś Mario, czy Ojcze Nasz, czy Koronki do Bożego Miłosierdzia. Muszę wejść w tą twierdzę wewnętrzną bez strachu, bo to oczywiście wymagało już dużo odwagi, żeby podjąć ten pierwszy krok i powiedzieć sobie: dobra, zobaczę, co się dzieje w mojej duszy. Ale odwagi potrzebuję i powiedzieć sobie: Panie Jezu, Ty będziesz moim przewodnikiem. Ty jesteś tym, który ukaże mi drogę do twierdzy wewnętrznej mojej duszy, bo Ty tego chcesz, po to umarłeś. Ile Cię to kosztowało? Na pewno z Tobą nie zginę. I oczywiście no, trzeba się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście pogoń za pieniądzem, za władzą, za pięknem, za tym wszystkim nie przejęło całkowicie mojego życia. Muszę powiedzieć, że pieniądze nie będą mną rządzić. Nie będzie mną rządziła pycha, ale skromność. I tutaj człowiek też uczy się pokory, bo jak mówiłem na początku, zdejmuje maski z twarzy, zaczyna żyć rzeczywistością i sobie uświadamia, że jest inną osobą. Może był jakąś ekstrawagancką, a tak naprawdę w głębi duszy jest spokojnym człowiekiem, który chce tylko mieć dobre życie. Także polecamy się nawzajem modlitwie. Proszę Was, żebyście przemyśleli sobie to wszystko. Oczywiście dzielcie się, jeżeli uważacie, że to jest pomocne, dzielcie się tym filmikiem. No i do zobaczenia za tydzień, gdzie będziemy mówić o drugich już komnatach, czyli kolejnym etapie wzrostu życia duchowego, który przedstawi nam święta Teresa z Awila. Na ten czas niech Was Bóg błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.